Cześć, tu Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Wracamy do tego formatu po kilkudniowej przerwie. Jak pewnie zauważyliście po aktywności na kanale, było sporo wyjazdów, wpadały takie materiały wyjazdowe z treningu, wywiady. Zresztą chciałbym, żeby to jednak docelowo, jak wszystko wróci do normy, jak już gale bokserskie wrócą pełną parą, to była główna część zawartości tego kanału. A w prasówki oczywiście też będę nagrywał w wolnej chwili. Jest teraz wolna chwila, więc lecimy z prasówką, z aktualnościami. Zaczynamy od zmiany terminu rewanżowej walki Aleksandra Povietkina z Dillianem White'em. No i przede wszystkim zmiany lokalizacji, bo to jest w tym wszystkim najciekawsze. Povietkin i White mieli po raz drugi skrzyżować rękawice 6 marca w Londynie, no ale wiadomo, jaka jest sytuacja covidowa teraz na wyspach, zwłaszcza w stolicy Wielkiej Brytanii, Londynie. No i Eddie Hearn wymyślił, że przeniesie te gale na 3 tygodnie później, na 27 marca na Gibraltar, taka egzotyczna lokalizacja, no ale kto wie, być może będzie gala z udziałem publiczności. W tym momencie w Londynie nie ma mowy o galach z udziałem publiczności, a ta gala, no i przede wszystkim ta walka Povietkin-White, to jest jednak impreza, która trochę środków finansowych musi pochłonąć. No nie bez powodu ta gala jest transmitowana jako jedyna z tej serii wiosennej Matchroom Boxing, to jest jedyna gala w systemie Pay-Per View. W stawce zresztą są pasy WBC Diamond, WBC Interim kategorii ciężkiej, trzeba też opłaty sankcyjne zapłacić, no ale trzeba też pięściarzy opłacić. Na undercardzie bardzo fajna walka takiego prospekta kategorii ciężkiej, brytyjskiego Fabio Wardleya, podopiecznego Dilliana White'a. White jest jego menadżerem, z Ericiem Moliną, z pogromcą Tomka Adamka, także fajna impreza, przeniesiona ostatecznie na 27 marca. Jak chce to Eddie Hearn z tym Gibraltarem zrobić? Mówi się tutaj o walce na stadionie, ewentualnie posłuchajcie. Wszyscy brytyjscy pięściarze zbiorą się najpierw w Londynie. Tutaj przejdziemy pierwsze testy i kwarantannę. Później polecimy prywatnym samolotem Matchroom do Gibraltaru. Na miejscu również czeka nas test i kwarantanna, tak mówi Eddie Hearn. No, nie wiem, jak dokładnie będzie z Dillianem White'em, bo jak wiadomo, jego przylot na wyspy był tutaj problematyczny, bo musiałby przejść kwarantannę. Trenował ostatnio w Portugalii. Może to jest właśnie też ze względu na Dilliana White'a, między innymi te przeniesienie na Gibraltar. No, ale faktem jest, że gala jest przeniesiona o 3 tygodnie. 27 marca Gibraltar, rewanżowa walka Aleksandra Povietkina z Dillianem White'em na undercardzie. Fabio Wardley i Eric Molina. Nie będzie natomiast zmiany terminu lokalizacji mistrzowskiej walki o pas WBO wagi junior ciężkiej pomiędzy Krzyszkiem Głowackim i Lorenzem Okoli. Zasięgałem ostatnio języka u organizatorów, jak to będzie wyglądać, no bo też byłem zainteresowany akredytacją na tę galę. Otóż gala bez zmian. 20 marca w Wembley Arena w Londynie, bez udziału publiczności, z bardzo, bardzo ograniczonym udziałem mediów, także tutaj bez zmian, no ale będziemy mieli w ciągu tygodnia dwie fajne gale. Głowacki, Okoli to dla nas najważniejsze, a potem White kontra Povietkin. Obydwie te gale do obejrzenia na platformie streamingowej DAZN, oczywiście, która współpracuje z grupą Matchroom Boxing. Mówię o tym DAZN-ie, no bo w najbliższą sobotę dwie ciekawe gale właśnie na DAZN pokazywane. Po pierwsze, będziemy mieli z samego rańca, bo o godzinie 7.30 czasu polskiego zaczyna się gala, bo to będzie gala w nowozelandzkim Auckland. Gala, na której walka wieczoru przewidziana jest na okolice południa czasu polskiego. 11.12 w walce wieczoru zobaczymy Josepha Parkera, numer 3 rankingu WBO kategorii ciężkiej. Zobaczymy Parkera w walce z niepokonanym juniorem Faye, jego rodakiem. Bardzo fajne zestawienie, tak jak powiedziałem, DAZN około południa ta walka wieczoru, a cała impreza zaczyna się od 7.30. Jak się spóźnicie, zaśpicie na tą godzinę 12, no to na DAZN-ie można sobie to z odtworzenia obejrzeć, a kilkanaście godzin później w Miami start całej gali o godzinie 1 czasu polskiego w nocy z soboty na niedzielę, a walka wieczoru, czyli Canelo kontra Avni Yildirim około godziny 4 czasu polskiego, właśnie Canelo kontra Yildirim, walka o pasy WBA i WBC kategorii super średniej. Ten wielka podróż Canelo ku bezdyskusyjnemu mistrzostwu wagi super średniej trwa. Na undercardzie będzie m.in. Zhang Zhilei, nokautujący wielki Chińczyk, medalista olimpijski, kategoria ciężka, oczywiście w starciu z Jerem Forrestem. Także dwie ciekawe imprezy. Warto wspomnieć, że tę galę z udziałem Canelo i Yildirim będzie można obejrzeć też za zupełną darmożkę, bo dostęp do DAZN jest płatny, 8 zł za miesiąc. Będzie można obejrzeć za darmożkę w TVP Sport. Natomiast jeśli interesuje Was taki przekaz w oryginale, ja lubię oglądać jednak galę w oryginale z oryginalnym komentarzem. Poza tym na DAZN macie
tę możliwość, że możecie sobie skoczyć do konkretnej walki, do konkretnej rundy. To jest wszystko archiwizowane. Jeśli się spóźnicie na transmisję, przewijacie sobie do tyłu i oglądacie, to mam dla was taki tip, jeśli chcecie obejrzeć te wszystkie gale i Głowackiego, i White'a z Powitkinem, i Canelo, i Faz z Parkerem, jeśli wykupicie subskrypcję 27 lutego, czyli no, tuż przed walką Josepha Parkera z Juniorem Fa. Ta subskrypcja za 8 zł trwa 30 dni, no to załapiecie się na wszystkie gale, bo będzie i tego samego dnia Canelo 20, Głowacki 27, White z Powitkinem, więc to wszystko za te 8 zł się będziecie mogli zobaczyć, także no taka ciekawostka, tak? Często pytacie, gdzie transmisję. No to na DAZN to wszystko będzie można zobaczyć. Kto wie, być może DAZN pokaże też walkę o pas WBO interim wagi ciężkiej pomiędzy Joe Joyce'em i Aleksandrem Usykiem. Sytuacja jest troszkę specyficzna w tym momencie. Usyk jest, jego jedynym promotorem jest aktualnie Aleksander Krasiuk. On już skończył walką z Derekiem Chisorą, kontrakt z Edim Hearnem. No i z jednej strony jest Aleksander Usyk promowany przez Krasiuka, z drugiej strony jest Joe Joyce promowany przez Franka Warrena. Niedawno federacja WBO zarządziła ten pojedynek, żeby pozwolić Antonemu Joshua boksować o ten prawdziwy pas WBO, unifikację z Tysonem Furym. No i aktualnie obozy Usyka i Joyce'a negocjują. No i Eddie Hearn, czyli były już promotor Aleksandra Usyka, ale też promotor Antonego Joshua, twierdzi, że według jego opinii to się wszystko zakończy przetargiem, czyli że oni się nie dogadają i on w tym przetargu chętnie weźmie udział. Posłuchajcie, co mówi Eddie Hearn. Myślę, że wszystko zakończy się za parę tygodni przetargiem. My oczywiście weźmiemy w nim udział, bo to dobry pojedynek. Usyk i Joyce mają za sobą historię z czasów amatorskich. Bardzo chętnie zrobimy tę walkę, mówi Eddie Hearn. I faktycznie jest taka możliwość, bo jeśli się Frank Warren z Krasukiem nie dogadają, no to przetarg jest potem otwarty dla każdego. Każdy może wyłożyć pieniądze, zapłacić federacji WBO za to, że będzie mógł walkę sankcjonować, no i tę walkę zorganizować. Zresztą jak to się wszystko skończy, ale Eddie Hearn może położyć znowu łapę na Aleksandrze Usyku, jeszcze na zawodniku Franka Warrena Joe. Joyce jeszcze a propos tych walk planowanych na marzec, mówiło się ostatnio, że 6 marca dość ma do rewanżu Adama Kownackiego z Robertem Heleniusem. Nie widzę tego 6 marca kompletnie, natomiast Finowie denerwują się już, że ta walka jest ciągle przesuwana. Czytałem ostatnio, przeglądałem media fińskie, jeśli chodzi o bokserskie media fińskie, no i tam piszą, że czas gra na korzyść Kownackiego tutaj, bo Heleniusz już zaliczył trzeci obóz przygotowawczy, nadal nie zna terminu, nie wie, co się dzieje, a Kownacki się szykuje. Jak widzimy treningi Adama, to no, wydaje mi się, że ta waga jednak solidnie idzie w dół, no i faktycznie może coś w tym jest, bo tak czarno widzimy tutaj ten rewanż, że będzie powtórka, wiele osób wieszczy, a no, kto wie, może tak jest właśnie, że czas gra tutaj na korzyść Kownackiego. Finowie czekają na ogłoszenie terminu, spokojnie, ta walka prędzej czy później do skutku dojdzie, natomiast na pewno dojdzie do skutku. 27 marca odbędzie się gala grupy Knockout Promotions, pierwsza po takiej długiej przerwie, no i pierwszej walki wieczoru doczeka się Fiodor Czerkaszyn, bez wątpienia chyba najbardziej utalentowany teraz pięściarz z tych występujących na polskich ringach. Przeciwnikiem Fiodora będzie Javier Francisco Maciel, to jest były pretendent do mistrzowskiego pasa. Ostatnio przegrywa walki, ale przegrywa na punkty z mocnymi zawodnikami, także gdyby Fiodorowi udało się skończyć tę walkę przed czasem, byłby to takie duże, to się mówi, jak mówią Rosjanie, statement. Co ważne, będzie też okazja dla Czerkaszyna do dużej ekspozycji, bo walka wieczoru, czyli właśnie Czerkaszyn kontra Maciel, będzie pokazywana przez TVP1, także na głównej antenie. Kto na undercardzie? Jeszcze zobaczymy Mateusza Tryca, Rafała Wołczyckiego, Marka Matyja, Adama Wolskiego i Maksima Hardzejkę. Także no, całkiem ciekawa impreza się szykuje. Jeszcze słyszałem o dwóch terminach na kwiecień Knockoutu. Być może jednym z nich, kto wie, będzie walka gala z walką Szpilka kontra Różański. To w zasadzie na tyle by było, jeśli chodzi o tę prasówkę. Jeszcze na koniec zapraszam was do obejrzenia tych weekendowych materiałów z pola walki, materiałów z siłowni,
nokautu, wywiad z Przemkiem Kantorowskim, takie krótkie wrażenie moje po tym, co zobaczyłem na sali, jak tam Przemek Kantorowski pracuje nad siłą z Balskim i z Zyszkiem, póki co, no, zaraz dołączą też inni. Wydaje mi się, że to wygląda całkiem fajnie. Widać, że Kantorowski skupia się indywidualnie na każdym zawodniku, jest oprócz tego, że takim trenerem od siły, no to jeszcze jest takim motywatorem, wiecie jak to jest z tymi trenerami, mówcami, ale widać, że zawodników trafia, oni są zadowoleni z tego, co przerabiają. Czytałem komentarze, bo pisaliście, że no po co taki trener, jak i tak i Zyszki i Balski nic nie zwojują, bo są słabymi bokserami. Posłuchajcie, to jest, zresztą sam Przemek Kantorowski też o tym wspomniał, jeśli masz talent, to nawet jak słabo trenujesz, to i tak możesz walki wygrywać, natomiast jeśli no, masz potencjał bokserski mniejszy, nie zawodnicy z czołówki, no, niewątpliwie i Balski, Zyszk, to nie są zawodnicy o potencjale, nie wiem, Usyka czy Mayweathera, tak? No to trzeba nadrabiać też innymi walorami, czasami takie właśnie praca na siłowni może być takim atutem, zresztą jak spojrzycie na takie gwiazdy jak Anthony Joshua czy Saul Canelo Alvarez, no to i odpowiednia dieta i treningi siłowe też tutaj na pewno robią robotę. To są ich duże atuty, bo no, Joshua nie ma takiego talenciku, nie ma takiego drygu bokserskiego jak na przykład Tyson Fury, ale on ma niesamowitą siłę. Zresztą to samo jest z Saulem Alvarezem, który boksersko się ostatnio bardzo rozwinął, ale siła, taka surowa siła fizyczna, to też jest duży jego atut. Siła i dynamika, także niech chłopaki z nokautu też na tym pracują z Przemkiem Kantorowskim. Efekt ocenimy za jakiś czas. Na razie, no, tak na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo fajnie. Zapraszam Was, tak jak mówiłem, do obejrzenia wywiadu. Już tutaj na końcu będą linki. Na razie to tyle, jeśli chodzi o tę prasówkę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión.